Aż 80% dofinansowania. Takie wsparcie dostanie między innymi miasto Suwałki na poprawę bezpieczeństwa w stolicy Suwalszczyzny. Pozytywnie oceniono pięć projektów. Na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ulicy Zastawie miasto wyda z własnego budżetu około 97 tysięcy. Niemal 390 tysięcy. To wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne inwestycje dotyczą ulic Północnej, 686 tysięcy złotych wsparcia. Blisko 800 tysięcy zostanie skierowane z tego funduszu na poprawę sytuacji w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Następne niemal 235 tysięcy na ulicy Bydgoskiej oraz ulicy Jagiełły z dotacją około 420 tysięcy złotych. 205 tysięcy na budowę drogi dla pieszych wzdłuż trasy od wsi Zielone Kamedulskie do ulicy Zastawie przyznano gminie Suwałki, ale to nie jedyna dofinansowana inwestycja w obszarze tej gminy. W Sejnach powstanie między innymi droga dla pieszych przy ulicy Mickiewicza, chodnik przejścia dla pieszych i ścieżka rowerowa przy drodze na odcinku Giby, Giby 1 i Giby 2. Kolejna taka infrastruktura połączy Giby i wieś Pomorze. W Augustowie powstaną chodniki przy ulicach Garncarskiej i Sadowej, przebudowany zostanie ciąg pieszy przy ulicy Gęsiej oraz wyremontowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa przy Arnikowej. Pozyskane środki mogą być przeznaczone na przejścia dla pieszych, oświetlenie ruchliwych skrzyżowań czy budowę ścieżek rowerowych. Ogółem w Podlaskiem na poprawę bezpieczeństwa z tej transzy wsparcia rozdysponowano ponad 59 milionów złotych. Powstanie tu 113 nowych inwestycji. 53 dotyczące dróg powiatowych i 60 w ciągach dróg gminnych. Jak informuje wojewoda Podlaski, z uwagi na to, że nie wykorzystano całej dostępnej puli pieniędzy, ogłoszony został nabór uzupełniający. W nim nie będzie już tak łatwo, bo do rozdysponowania pozostało nieco ponad 14 milionów złotych, a złożone wnioski opiewały na kwotę niemal trzykrotnie wyższą.